Siemanko, witam was wszystkich, ja jestem Precelek i zaczynamy kolejny odcinek z serii Przegląd flaszówek. Tym razem przedstawię wam grę Diamond Hollow 2. Jest to platformówka, w której mamy właśnie takiego ludzika i zbieramy na mapy właśnie różnego rodzaju czy pieniążki. Tutaj zabijamy właśnie też potwory, jakieś coś w rodzaju slajma. Zbieram tutaj właśnie. I na końcu oczywiście mamy też bossa. Tutaj już mamy latające stworzenia. Mamy też pajączki. Właśnie wszystko, żeby nam utrudnić trochę rozgrywkę. Mamy też nawet fajną taką klimatyczną muzyczkę. Coś a la Mario albo takie właśnie starsze gry. Mamy też właśnie tutaj, jak już mówiłem, mamy też pieniądze. Pieniądze możemy wydawać właśnie na ulepszanie naszej postaci. To możemy sobie w coś wrzucić. Mamy też jakieś przedmioty, które znajdujemy na mapie. Ja tu już mam wszystko zbierane. Ale na początku właśnie mamy tylko tą podstawową broń. Tutaj właśnie 1, 2, 3, 4 możemy sobie wybierać poszczególne bronie. Na początku mamy oczywiście tylko podstawową, tą pod jedynką. I potem właśnie z czasem znajdujemy właśnie inne. I tak to właśnie wygląda. Mamy też save pointy właśnie tutaj. O, jest taki jeden save point. Tutaj właśnie zmienimy sobie, żeby rozwalić właśnie te kamienie. Już to jest bardziej wytrzymałe, więc trzeba użyć czegoś innego. Trzeba też uważać, żeby nie dać się nie wpaść właśnie do. O, tutaj mamy właśnie te wszystkie itemy, czy itemy, takie przedmioty, które kiedy w nie wejdziemy, robią jakieś tam właśnie tutaj na przykład ten trójkącik, na przykład wybuch. Są jeszcze trójkąciki, które dają nam na jakiś czas tarcze. I właśnie te, co wybuchają, i chyba nie ma innych, ale to nie zmienia faktu, że w gierkę gra się i naprawdę fajnie. I to jest chyba jedyna flaszówka, która wciągnęła mnie tak bardzo, żeby przejść wszystkie plansze do końca. I naprawdę polecam, polecam tą gierkę, żebyście sobie zagrali. No właśnie, tutaj mamy nowego też przeciwnika, takie oczko latające. W grze są też bossowie, zresztą można się domyślić. Na końcu każdej planszy jest bossik. No bo co to by było za gra, jakby na końcu nie było bossa? Trochę to by było jednak za... Fuck, dostałem. No i tu mam też życie. Życie możemy powiększyć, znajdując na mapie serduszka. Tak, na mapie są jeszcze znajdźki, zapomniałem o tym wspomnieć. Znajdujemy takie
kryształy kwadratowe i właśnie serduszka, które boostują nam życie. I wtedy właśnie mamy więcej szans, żeby na przykład oberwać. O, następny save point. Tutaj właśnie mamy jeszcze tu. Plum, plum. Tu mam też wboostowaną postać, że na przykład skaczę potrójnie. Jest tu naprawdę dużo. Au! Jest tu dużo naprawdę rzeczy do znalezienia, do odkrycia, do ulepszenia. Możemy coś ulepszyć? Tak, możemy. Ulepszymy sobie może to. A już teraz tak ulepszam byle co, aby tylko było. Bo już w zasadzie grę skończyłem. Teraz tylko przechodzę planszę, żeby wszystkie znajdźki znaleźć, bo nie mam właśnie przy wszystkich. Dlatego to tak przechodzę teraz for fun. Przedtem to przechodziłem tak, żeby przejść, a teraz to po prostu przechodzę tak, żeby wszystko znaleźć. Chociaż wcześniej też starałem się szukać, ale nie miałem takiego czegoś właśnie. Jest to latarka, która pokazuje nam właśnie ukryte przedmioty, ukryte jakieś wejścia. I to się naprawdę bardzo przydaje podczas gry. Tu raczej wątpię, że coś będzie ukrytego na takich małych powierzchni. Ale tutaj już by mogło. Nope. O, tutaj mamy właśnie takie przejście. Dzięki tej latarce. Oj, spadłem. Szkoleci. Tutaj sobie mogę. Plum! Wejść. O, jest. Znalazłem serduszko kolejne do przybustowania postaci. Jak widzicie, już mam. Już mi idzie kolejna ten część tych serduszek, gdzie kolejna właśnie ścieżka. Tu, aha, z tamtej strony mogę wejść. Oczywiście latarkę nie dostajemy od razu, tak samo jak bronię. Latarka jest ostatnim przedmiotem, jaki możemy dostać. O ile dobrze pamiętam. Te serduszka oczywiście nie boostują nam postaci, co znajdujemy tak o. One po prostu odnawiają nam życie, jeśli byśmy stracili. Ale ja nie zginąłem, więc po prostu się zmarnowało. Ouch, właśnie. I właśnie głupi straciłem dwa. Ale to nic. W safe poncie odzyskujemy właśnie full, więc to nie jest jakieś trudne, no chyba że jesteśmy w początkowej fazie gry, to wtedy może być to problem z życiem, bo wtedy mamy naprawdę mało serduszek, bodajże chyba 3-4, więc wtedy jest naprawdę problem z przeżyciem, bo naprawdę łatwo zginąć. O, i jak widzicie, doszliśmy do bossa. To właśnie takie niewidzialne. To ja tu mam safe pod od razu i mamy bossa. Taki król ślimaków, można powiedzieć. Ale że mam dość mocną broń, więc to nie będzie trudne.
to szybko powinno pójść. Tak, tutaj mamy właśnie zniszczyć te wieże. I potem dopiero możemy strzelać w naszego... No i koniec. Nie było to trudne. No i nam znajdzie właśnie tutaj serduszko. Te kryształy niestety nie. No, ale tak właśnie wygląda Diamond Hollow. Polecam, naprawdę świetna gierka. Naprawdę mnie wciągnęła. I no, Diamond Hollow polecam, świetna gierka. Naprawdę. No i to było na tyle. Na razie, trzymajcie się.